Z dzieła świętego Augustyna biskupa, przeznaczenie świętych. Doskonałym objaśnieniem przeznaczenia i łaski jest sam Zbawiciel, pośrednik między Bogiem a ludźmi człowiek Jezus Chrystus. Dzięki jakim bowiem uprzednim zasługą swej wiary, albo swoich uczynków, natura ludzka dostąpiła tak wielkiej godności? Niechże mi ktoś odpowie, proszę. Czym sobie ów człowiek zasłużył, iż został przyjęty przez współwieczne z ojcem Słowo do jedności osoby? Jakiż dobry czyn poprzedził to zjednoczenie? Cóż przedtem czynił? W co wierzył? O co prosił? Iż doznał tak niezwykłego wyniesienia. Czyż to nie dzięki stwarzającemu i przyjmującemu Słowu, od samego początku swego istnienia, człowiek ten istniał jako jednorodzony syn Boży? Wiedzmy zatem, iż to w naszej głowie znajduje się dla nas źródło łaski, która spływa na wszystkie członki, według miary danej każdemu. Ta łaska, która w chwili przyjęcia wiary każdego innego człowieka czyni chrześcijaninem, tamtego od początku uczyniła Chrystusem. Chrześcijanin odradza się dzięki temu samemu Duchowi, dzięki któremu narodził się Chrystus. Dzięki temu samemu Duchowi dostępujemy odpuszczenia grzechów. Dzięki któremu Chrystus nie miał w ogóle grzechu. Bóg wiedział wcześniej doskonale, że tak właśnie postąpi. Toteż przeznaczenie świętych najwyraźniej zajaśniało w Najświętszym. Któż spośród tych, co rozumieją naukę prawdy, może temu zaprzeczyć. Dowiedzieliśmy się przeto, iż sam Pan chwały, jako Syn Boży, który stał się człowiekiem, został przewidziany. Jezus został więc przeznaczony. Aby, będąc według ciała synem Dawida, stał się pełnym mocy synem Bożym, według ducha uświęcenia. Dlatego właśnie narodził się z Ducha Świętego i Maryi Dziewicy. W wyniku owego niepojętego i niezwykłego przyjęcia człowieka przez Słowo, które jest Bogiem, słusznie i we właściwy sposób można je nazwać synem Bożym i synem Człowieka. Synem Człowieka, ponieważ przyjęty został człowiek. Synem Boga. Ponieważ przyjmował jednorodzony syn Boży. Inaczej nie można byłoby wyznawać Boga w trzech, ale w czterech osobach. Przewidziane wyniesienie natury ludzkiej jest tak wielkie, tak wzniosłe i niezwykłe, iż większe nie mogłoby w ogóle zaistnieć. A znowu bóstwo nie mogłoby bardziej się uniżyć, jak właśnie przyjmując naturę ludzką, wraz ze słabościami ciała, aż do śmierci krzyżowej. Jak zatem On jeden został przeznaczony, aby być naszą głową, tak i my, liczni, zostaliśmy przeznaczeni, aby stać się Jego członkami. Ludzkie zasługi, które przepadły na skutek grzechu Adama, nie mają tu nic do powiedzenia. Jedynie łaska Boga powinna królować i króluje przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, jedynego Syna Bożego i jednego Pana. Gdyby więc ktoś odkrył Iż jedyne i wyjątkowe narodzenie Chrystusa głowy było owocem uprzednich zasług, niechaj by szukał i w nas, Chrystusowych członkach, uprzednich zasług dla naszych tak licznych odrodzeń.